No, przede wszystkim jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że doczekałem takiej rocznicy 70 lat ostatniej walki Jędrusiów. No i oczywiście ze smutkiem wspominam te ofiary, które ponieśli nasi koledzy właśnie w sąsiedztwie, w tym Lesie Tychockim, Józef Pęcek i Jan Krala, Junak i Kokoszka. Jest to dla mnie, no nie powiem wyjątkowe, ale wielkie przeżycie. Wielkie przeżycie, że doczekałem i że mogę się spotkać z tymi, którzy pamiętają, są, pamiętają i czuwają, aby wszystkie te rocznice, wszystkie te spotkania, które w rocznicę się odbywają w tym lesie, miały taki charakter naprawdę uczczenia tych, co zginęli w obronie ojczyzny naszej Polski. Chciałoby się tak wiele powiedzieć, ale no te moje lata chyba trochę mówią za siebie. Wprawdzie dopiero 93 rok, ale sądzę, że jak mogę zarażać jeszcze tym poczuciem, odczuciem młodości, którą zawsze przypominam i wspominam te przeżycia, które przez te lata jakoś w miarę możliwości utrwalone zostały, jak nie w pamięci swoich znajomych czy kolegów, to w pamięci tych, którzy pragną tą rocznicę 70-lecia tak naprawdę sercem uczcić i upamiętnić, aby następne pokolenia miały jakiś wzorzec, że należy dbać, należy pamiętać o tych, co poświęcili życie dla obrony ojczyzny, dla niepodległej ojczyzny i aby pamiętali, że ojczyzna jest to wielka sprawa i że należy nie tylko pamiętać, ale trwać i kochać to, co odzyskaliśmy i co otrzymaliśmy od swoich starszych pokoleń, naszych rodziców i przyjaciół. Trudno jest mi wiele wspominać, bo naprawdę chciałoby się wiele mówić, ale ja już jestem przyzwyczajony do tego, że wolę słuchać i podziwiać to, co jest pięknego i to, co tworzą nowe pokolenia, aby jak najbardziej, jak najtrwalej, najdłużej to zostało i pomagało w przeżywaniu trudnych chwil, ale z radością czynić dobro i dawać przykład dla kolejnym pokoleniom. Przepraszam bardzo, że naprawdę wolę słuchać, wolę podziwiać, niż mówić. Dziękuję bardzo.